Cześć, witam was serdecznie. Aktualizacja fascji japońskiej po przejściu minus 15 stopni, tyle było najmniej u mnie. Bez okrycia, słuchajcie. W tamtym roku zabezpieczana stertą liści. W tym roku raz przy zagrożeniu tą bestią ze wschodu była osypana całkowicie śniegiem. Drugi raz przyszedł większy mróz, taki właśnie minus 15, gdzie zapomniałem jej w ogóle zabezpieczyć. No i tak wygląda teraz. Liście te najmłodsze zmrożone, stożek w jednym pędzie też zmrożony. Z tego pędu, z tego stożka już na pewno nic nie będzie, ale fascje wypuszczają pędy z boków cholewek, czyli powinny też poodbijać się na wiosnę. Tutaj kolejny pęd, tak samo zmrożony. Ten najmniejszy listek tam, to ma najmniejsze w środku, to. Zmrożone. Tutaj to samo. Powymrażało tylko stożki. Tutaj też to widać. No nie widać, bo muszę się tam dokopać. O właśnie. Jest miękkie. No ale ogólnie ta roślina przeżyła. W czasie mrozów ona jakby traci wodę. Czy nie wiem, w jaki sposób to działa, ale te liście więdną podczas mrozów. Przychodzi właśnie ocieplenie, w tym momencie jest 7 na plusie u mnie. I liście, jak widać, podnoszą się, czyli cała roślina w sumie żyje. Jestem aż w szoku, że jest taka odporna. Żyje i będzie żyła. Tylko nie pójdzie już tutaj dalej w górę z tych pędów, tylko na pewno wypuści boczne pędy. Będzie ją trzeba przyciąć, żeby nie była za bardzo taka rozkrzewiona, albo zostawimy w formie takiego gęstego krzewu. Co wy na to? I aspidistra. To samo, tutaj jakieś przymrożenie. Ogólnie aspidistra, no tak jakbym ją wczoraj posadził. Pięknie wygląda. Fascja japońska po przejściu minus 15 stopni. O, widzicie, tam młode pędy. O, już niżej są zielone. O, ten już pójdzie w górę. Tu maluszek też pójdzie w górę, bo jest zielony. Aha, no tego pokazywałem, przymrożony. I ten chyba w środku też przymrożony, chociaż ten może jeszcze pójść, bo jest najbardziej zielony z tych większych. Liście sztywne. Po liściach nic nie widać, tych starszych. Żeby cokolwiek się z nimi działo. Także jestem bardzo zadowolony. Polecam sadzić prosto do gruntów fascje japońskie. Zielone, bo oczywiście te wariegaty, te spiderweb są mniej odporne, są delikatniejsze. Zielone. I można na słońcu i w cieniu. Tutaj latem w południe jest patelnia. Bardzo dużo wody potrzebuje latem. Cherry! Cherry! Ja, Cherry ćwiruje. A więc takie chciałem wam info przekazać a propos uprawy fascji japońskiej w gruncie zimą
bez okrywania. No, na pewno dłuższe, długotrwalsze przymrozki, mrozy takie minus 15, minus 20 na pewno by ją skutecznie uszkodziły, ale jednodniowe, to znaczy przez jedną noc było właśnie u mnie minus 15 bez okrycia. No i jakoś dała radę. Zobaczymy, co to będzie wiosną. Czy się sprawdzą moje przewidywania, że z tych pędów nic nie będzie i puści z boku. Czy jednak może te pędy, te wierzchołki wypuszczą dalej. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.